Jody Who's Intrude, Channel 2 News, Cedar Rapids. Kiedy ofiarą zbrodni pada osoba rozpoznawalna, sprawa z miejsca generuje ogromny rozgłos. Niestety, czasem i to nie wystarcza. Tajemnicze zniknięcie pięknej i ambitnej dziennikarki telewizyjnej do dziś jest niewyjaśnione. A young anchor woman from Minnesota went missing. Jody Who's Intrude disappeared. Jody Who's Intrude vanished. Jody była młodszą córką państwa Husentrue. Urodziła się 5 czerwca 1968 roku w stanie Minnesota. Od liceum lubiła grać w golfa. Wygrywała liczne turnieje. Skończyła studia, po których rozpoczęła pracę w Northwest Airlines, jednak marzyła o czymś innym. Chciała zostać popularną prezenterką telewizyjną. Udało jej się dostać pracę w stacji KGAN. Później pracowała także w kilku innych miejscach. W końcu została prezenterką porannego programu Daybreak. Jej kariera rozwijała się. Jody wkładała dużo wysiłku w poprawienie swojej prezencji na antenie. Wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku. 27 czerwca 1995 roku kobieta zaspała do pracy. Około godziny 4 nad ranem zadzwoniła do niej Amy Coons. Współpracownica, marząca o posadzie prezenterki. Obudziła Jody, która miała za chwilę wyjść. Jody mieszkała w Key Apartments w Mason City, skąd do stacji miała nieco ponad 2 km drogi. Nie pojawiła się jednak aż do 6. W związku z czym Amy zastąpiła ją w programie, myśląc, że dziewczyna położyła się znowu spać. Tuż po emisji zadzwoniono jednak na policję. Oficerowie policji, którzy przyjechali sprawdzić, czy z Jody wszystko w porządku, dokonali przerażającego odkrycia. Czerwona Mazda, którą niedawno kupiła Jody, stała wciąż w miejscu parkingowym. W jej zamku odkryto zgięty kluczyk. Dookoła pełno było rzeczy osobistych Jody. Suszarka, spray do włosów, buty na obcasach, kolczyki. Na parkingu odkryto ślady butów, wskazujące na ciągnięcie po ziemi, a na samochodzie zabezpieczono odcisk dłoni. Jednak nigdzie nie było młodej, atrakcyjnej prezenterki. Sąsiedzi zeznali, że słyszeli krzyki. Jeden z nich widział nawet białego vana na parkingu. Nikt nie zadzwonił na numer alarmowy. Nikt nie spisał numerów rejestracyjnych wozu, którego nigdy nie udało się odnaleźć. Wiadomość o zaginięciu szybko obiegła całą społeczność w Mason City. Organizowano czuwania. Właściciele okolicznych firm wystawiali znaki oraz szyldy. Nagroda za udzielenie informacji, która może doprowadzić do odnalezienia kobiety, rosła bardzo szybko. Jedna z mieszkanek rozpowszechniła akcję zostawienia zapalonego światła na ganku domu. Tłumaczyła, że jest to ważne, gdyby zaginiona błąkała się po ulicach i potrzebowała pomocy. Wszyscy próbowali odnaleźć kobietę. W sprawę zaangażowało się nawet FBI. Kilka miesięcy przed zaginięciem dziennikarka brała udział w kursie samoobrony. Mówiła, że doszło do sytuacji, w której czuła się niekomfortowo, dlatego chciałaby móc się obronić. Niestety nie udało jej się. Wiadomo także, że dzień przed zaginięciem brała udział w turnieju golfa, a następnie wybrała się do przyjaciela, aby oglądać kasetę z nagraniem imprezy urodzinowej, którą mężczyzna zorganizował jej na początku miesiąca. To on deklarował, że widział kobietę po raz ostatni.
Wraz z biegiem czasu podejrzenia o uprowadzenie i zamordowanie Jody Husentru padały na różne osoby. Jedną z nich była Amy Coons. Wiadomo było, że chciała objąć posadę swojej koleżanki. Po zaginięciu wypowiadała się o niej niepochlebnie. Mówiła o spóźnialstwie, o tym, że Jody była dziwna, nie mogła znaleźć z nią wspólnego języka i nie zdziwiłaby się, gdyby brała narkotyki. To dość niewiarygodne oskarżenie, biorąc pod uwagę, że Husentru miała opinię pogodnej i życzliwej osoby, która przyciągała wszystkich do siebie. Podejrzewano także, że związek z zaginięciem mógł mieć zawód kobiety. Zaledwie 3 miesiące przed uprowadzeniem zmarł jej dobry przyjaciel, Billy Crane. Mężczyzna został odnaleziony z raną postrzałową w klatce piersiowej. Początkowo podejrzewano samobójstwo, jednak okoliczności wydawały się temu przeczyć. Tuż przed śmiercią Billy kupił bardzo drogi traktor. W momencie odnalezienia ciała klucz nadal tkwił w zamku, a mężczyzna miał na sobie buty robocze. Wszyscy, którzy go znali, wiedzieli, że był perfekcjonistą, któremu takie rzeczy się nie zdarzały. Dodatkowe wątpliwości wzbudzała rana. Strzał w lewą pierś byłby nietypowym i niewygodnym wyborem dla człowieka leworęcznego. Co więcej, rana wlotowa zwykle jest mniejsza niż wylotowa. Mniejsza rana znajdowała się na plecach zmarłego. Billy pozostawił 2 dzieci z pierwszego związku i narzeczoną, której oświadczył się zanim umarł. Jody nie wierzyła w samobójstwo swojego przyjaciela. Badała sprawę. Możliwe, że zbliżyła się do rozwiązania zagadki i komuś się to nie spodobało. Z Billym wiąże się także inna historia. Mężczyzna wyszedł z Jody do baru, gdzie zaczęli tańczyć. Nagle odepchnął ich od siebie zdenerwowany John, mówiąc, że Jody jest jego dziewczyną. Nigdy jednak nie był z nią w związku. Dziennikarka uważała starszego mężczyznę za dobrego przyjaciela, z którym może miło spędzić czas. Biorąc pod uwagę takie zachowanie, jak i fakt, że John deklarował, że widział się z prezenterką jako ostatni, policja zaczęła go obserwować. Czy zakochany mężczyzna nie zniósł odrzucenia? Wiele osób podejrzewa, iż mógł być nie tylko odpowiedzialny za śmierć Jody, ale także śmierć Billiego. Zazdrosny mężczyzna najpierw zamordował osobę, którą uważał za rywala, a następnie zajął się dziennikarką. W 2018 roku wydano nakaz przeszukania 2 samochodów Vanessa i pozyskanie z nich historii GPS. Oba pojazdy zostały zakupione lata po zaginięciu dziewczyny. Na co więc liczą śledczy? Osoby zaangażowane w poszukiwania często kierowały również podejrzenia na pewnego seryjnego gwałciciela. W czasie zaginięcia Jody mieszkał w Mason City. Zaledwie 2 budynki od stacji, w której pracowała Jody. Odnalazł się świadek, który twierdził, że Tony wiedział, gdzie dziewczyna spędza wolny czas, a nawet rozmawiał z nią. Mimo tego, mężczyzna nie przyznaje się ani do znajomości, ani do związku z porwaniem. Nie przyznaje się także do licznych gwałtów, za które został skazany na dożywocie. Na uwagę zasługuje również inny trop pojawiający się w sprawie. Podobne uprowadzenie miało miejsce w 2001 roku. Wtedy właśnie Tony Zappa porwał 17-letnią Annie Slutty. Dziewczyna jednak zostawiała za sobą liczne ślady, a w końcu udało jej się skontaktować z policją, co doprowadziło do zatrzymania sprawcy. Historia Annie została ukazana w filmie W biały dzień. Samo uprowadzenie miało wiele cech wspólnych z zaginięciem Jody. Doszło do niego na parkingu centrum handlowego. Rzeczy obu dziewczyn były rozrzucone w pobliżu samochodów, a sam akt porwania był pośpieszny. Sprawca miał kuzynów niedaleko Mason City. Spędzał z nimi dużo czasu, więc regularnie pojawiał się w tej okolicy. Tropów w sprawie zaginięcia Jody pojawiło się na przestrzeni lat wiele. Przesłuchane zostały 1000 osób. Sprawdzono mnóstwo poszlak. W rozwiązanie zagadki nadal zaangażowani są ludzie chcący poznać prawdę. Wydana została książka na temat zaginięcia Jody. Wyreżyserowano spektakl teatralny poruszający te kwestie.
Policja także stara się zamknąć sprawę, o czym świadczyć może niedawny nakaz przeszukania.